17.30 to jest punkt widzenia na antenie Polsat News. Ja się nazywam Grzegorz Jankowski i witam Państwa cieplutko i serdecznie w imieniu Bianki Frejlich oraz swoim. Kochani, zaczynamy od listów od Was do nas. Kochany redaktorze, bardzo proszę zapytać panią minister Maląg, czy wie, że w naszym kraju są matki wychowujące niepełnosprawne dzieci? Ich całodobowa praca wyceniana przez rząd to 2119 zł. Z tego trzeba jeszcze dołożyć do potrzeb dziecka, bo renty socjalne są skandalicznie niskie, a pielęgnacyjny zasiłek od lat wynosi 215 zł, przy czym paczka pieluchomajtek to 186 zł. Już nie wspomnę o różnych maściach odkażających, środków, leków itd. Trzeba zapytać, czy pani minister wie, ile kosztuje pobyt takiej osoby w zakładzie. Córka moja ma 37 lat i wszystko muszę przy niej zrobić. Moje zdrowie też szwankuje i koszty moich leków to koszmar. Jestem też po 4 operacjach kręgosłupa od dźwigania. Matki dostają grosze i nie mają 13 i 14. Całkiem o nich zapomniano. Drodzy Państwo, pani minister Maląg będzie dzisiaj naszym gościem. To jest list od pani Iwony. Dziękuję serdecznie, pani Iwono. Ja pani list w całości, pani minister dzisiaj zacytuję, to będzie gdzieś 18.15, 18.20. Tak więc, kochani widzowie, proszę nas oglądać. Z listów innych jeszcze. Po wczorajszym programie, gdzie była pani minister Semeniuk i mówiła, pamiętacie, że to jedzenie tańsze wcale nie musi być gorsze od tego jedzenia droższego i że inflacja pozwala, to ja to tak zrozumiałem, pani minister się nie obrazi na mnie, pozwala nam biegać po sklepach i wybierać sobie różne produkty. Wiem, że trochę wyzłośliwiłem się teraz. I pan Jacek pisze, nie można słuchać pani minister, bagietka 240 gram, w piątek 2,60, poniedziałek 2,96. Jeszcze jeden list. Panie Grzesiu, zarżnięto budowlankę. Co mam zrobić, jak od 30 lat wykonuję usługi remontowe, a nie pracuję już 6. miesiąc? Może pani Olga zrobi mi przelew na ratunek w bezrobociu? Mam 61 lat i co mam zostać maszynistą lokomotywy? No rozumiem pana irytację, panie Krzysztofie. Doskonale rozumiem. Zresztą dostaję od was dziesiątki listów, tych pisanych również. Dzisiaj kolejne. No to widzę, co się dzieje, że tak powiem. Tu nie ma nic do śmiechu oczywiście. Dlatego jeżeli wiążesz, drogi widzu, koniec z końcem, to ciesz się, że nie masz tych problemów, jakie mają tysiące innych naszych rodaków. Naprawdę często to jest po prostu zwykła ściana płaczu. I jeszcze jedna rzecz. Dzisiaj jadąc do pracy, kochani, bo my dziennikarze dostajemy z różnych partii politycznych różne takie zaproszenia, maile, informacje i tak dalej, i tak dalej. No i dostałem z Polski 2050. Kodeks wyborczy, ten proponowany teraz, zmieniany przez PiS, jest rozgrywany przez Zjednoczoną Prawicę jako sposób na zwiększenie frekwencji wyborczej. Fakty są absolutnie inne, pisze 2050 Szymona Hołowni. Jeśli wejdzie on w życie, to około 500 000 osób z zagranicy, które zarejestrowały się w ostatnich wyborach prezydenckich w okręgu warszawskim, nie będzie mogła zagłosować, bo nowe przepisy kasują taką możliwość. Mówi Michał Gramatyka, poseł Koła Parlamentarnego Polski 2050. Kochani moi, i tutaj wkładam jakieś mrowisko. Mówcie sobie o mnie, co chcecie. Moim zdaniem, jeżeli Polak, nasz rodak, kochany obywatel, wyjechał za granicę na stałe, to dlaczego ma głosować w polskich wyborach? I tych prezydenckich, i tych parlamentarnych. Z jakiej racji? Jeżeli nasz kochany rodak wybrał życie na stałe, na emigracji, a często żyją tam ludzie po 5, 7, 10, 15 i dłużej lat, to z jakiej racji ma zabierać głos w głosowaniu tutaj w Polsce i w wyborze prezydenta, który tu będzie? Jest jeden taki przykład w Wielkiej Brytanii. W Wielkiej Brytanii obywatele, którzy mieszkają ponad 10 lat za granicą, nie mają prawa głosować w wyborach brytyjskich. Po prostu nie mają. Bo tak Brytyjczycy uznali, że tak jest po prostu fair. Że tak jest uczciwie. Ja wiem, że każda partia polityczna chciałaby tak zmieniać kodeksy, żeby było jak najwięcej wyborców i tak dalej. Doskonale to rozumiem, to jest demokracja, tak to wygląda. Ale przepraszam jeszcze raz, prawa fundamentalna. Wyjechałeś za granicę, zdecydowałeś się osiedlić tam na stałe. Niemcy, Francja, Stany, Anglia, Szkocja. To przepraszam cię bardzo. My tutaj zostaliśmy. My tutaj dalej prowadzimy swoje życie. I to my chcemy mieć to wpływ na to nasze życie tutaj. Włożyłem w kij mrowisko i od tego zaczynamy dzisiejszy program. Nasi goście, pani profesor Ewa Pietrzyk-Zieniewicz, Uniwersytet Warszawski. Witam panią profesor. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Oraz pan Piotr Trudnowski, ekspert z Klubu Jagiellońskiego na łączeniu. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór. No właśnie, ja to powiem szczerze, tak trochę wściekło. Przepraszam bardzo, Polak wyjechał za granicę.
wybrał tam sobie życie, szanuje jego decyzję, tam sobie to życie ułożył, bo tu w Polsce było mu trudno, bo tu nie miał pracy, bo tu było mnóstwo powodów i tak dalej, i tak dalej. Reszta w Polsce została, mimo różnych trudności, mniejszych czy większych, w zależności od kogo. I to my tu, którzy zostaliśmy, powinni mieć prawo o tym decydować, kto ma być prezydentem, kto ma być naszym posłem. Mam rację, pani profesor, czy nie? Panie redaktorze, ma pan dużo racji, bo tak się uśmiechnęłam, bo jak pan pytał, z jakiej racji oni mają, no to odpowiedź jest prosta i tak demagogiczna, że zęby bolą. No jak to, no bo ojczyznę kochają i tak będą panu odpowiadać. Natomiast jeśli chodzi o samą taką praktykę, pragmatykę tego, o czym mówimy, ja akurat nie znam specjalnie Polonii amerykańskiej, jest podobnie, ale nieźle francuską. I naprawdę ludzie, którzy żyją przez lata całe gdzie indziej, już nie rozumieją tej specyfiki, która nam tutaj każe dokonywać takich wyborów, jakich dokonujemy. I to już jest za daleko, za długo. I czasami obraz ojczyzny pięknieje, czasami jakaś partia polityczna tam świetnie potrafi się przebić i uśmiechnąć do tych środowisk, wie jak. I rzeczywiście to są raczej wybory takiego resentymentu niż rzeczywiste wybory, takie, które mają spowodować, że my tutaj będziemy żyć jakoś lepiej, a nie gorzej, mam nadzieję. Stąd no, ma pan rację, chociaż faktycznie będzie sporo demagogii wśród głosów, które pana nie poprą. No, tak się mi się wydaje. Pan Piotr Turnowski, panie Piotrze, jak to jest w takim razie? Czy Polacy, którzy wybrali stałe, na stałe, życie na emigracji, życie na Zachodzie, ja wiem, bo tu często mieli ciężko, ale wybrali życie na stałe tam, czy powinni mieć prawo decydować za nas, bo mogą przeważyć szale wyborów na przykład. Czy powinni mieć prawo decydować za nas, tu mieszkających w naszej ojczyźnie, jakie mają być wyniki wyborów? Wydaje mi się, panie redaktorze, że jest w tej tezie pewnego rodzaju pomieszanie porządków, ponieważ czym innym jest to pytanie, które moim zdaniem jest ciekawe. Ja szczerze mówiąc... Marnie go słyszę. Absolutnie dopuść... Ja panu przerwę na chwilę, przepraszam. Poproszę reżyserkę, żeby dać głośniej na studio, bo tu nie słyszymy dobrze. O, dziękuję serdecznie. Tak, panie Piotrze, proszę bardzo. Panie redaktorze, mam wrażenie, że trochę jednak pomieszaliśmy porządki, bo czym innym jest dyskusja dotycząca konkretnej sytuacji zmiany przepisów, a czym innym jest postulat, który pan redaktor stawia, który moim zdaniem absolutnie zasługuje na poważną debatę, ale musimy powiedzieć to wprost. Jest postulatem zmiany konstytucji, ponieważ zgodnie z polską konstytucją to obywatelstwo jest tytułem do głosowania w wyborach parlamentarnych czy prezydenckich. Inaczej jest w wyborach samorządowych czy w wyborach do Parlamentu Europejskiego, gdzie tym tytułem organizującym nasze prawo do głosowania jest miejsce zamieszkania i dlatego na przykład obcokrajowcy mogą głosować w Polsce w wyborach samorządowych, bo mamy do czynienia z innego rodzaju głosowaniem. Natomiast rzeczywiście no, umówiliśmy się jako wspólnota polityczna, jak mówi polska konstytucja obejmująca również Polaków mieszkających za granicą. I pamiętajmy, że ta obecność Polaków za granicą, czy to Polonii, czy Polaków historycznie mieszkających poza granicami Polski, jest faktycznie w naszej konstytucji wielokrotnie przywoływana. Szczególna rola Senatu jest również w tej kwestii podkreślana. Więc z tego powodu no, umówiliśmy się, że skoro to obywatelstwo jest tytułem do głosowania, to nie możemy tego prawa, które przynależy z tytułu obywatelstwa, odbierać tylko ze względu na ten wybór. Oczywiście możemy przeprowadzić taką dyskusję konstytucyjną. Ja słabo znam Polaków mieszkających za granicą, więc jakby chętnie wysłuchałbym ich głosu w tym zakresie, bo nie mam mocno wyrobionej opinii. Ale musimy pamiętać, że to jest materia konstytucyjna. Tymczasem, jak rozumiem, zarzuty Polski 2050 Szymona Hołowni tyczą się tego, że w poprzednich wyborach ułatwiliśmy Polakom mieszkającym za granicą głosowanie poprzez głosowanie korespondencyjne chociażby. Dzisiaj wracamy do rzeczywistości, która wymaga od tych Polaków dodatkowego aktu zaangażowania, podróży, udania się do ambasady czy konsulatu, żeby oddać głos. Być może to rozwiązanie, o którym dzisiaj rozmawiamy wraz z propozycją zmiany kodeksu wyborczego, jest tym, które może w jakimś sensie pana redaktora usatysfakcjonować, bo rzeczywiście możesz zagłosować, ale nie w sposób bardzo prosty, tylko w sytuacji, w której faktycznie wykonasz ponadstandardowy wysiłek, poświęcisz dni, godziny na to, żeby dotrzeć do miejsca, w którym będziesz mógł oddać głos. To samo w sobie, powiedzmy sobie szczerze, też nas Polaków mieszkających w Polsce, to zawsze jakoś zawstydza, zawsze jakoś cieszy, że ludzie potrafią pokonać setki kilometrów po to, żeby swój akt przynależności do wspólnoty politycznej podkreślić, podczas gdy wielu Polakom mieszkającym tutaj zwyczajnie nie chce się pofatygować
do lokalu wyborczego, czy do miejsca, w którym można... Dokładnie, ja pan rację, to są dwa porządki oczywiście. Pierwsze to są trudności związane z głosowaniem, to jest jedna rzecz, to o tym mówi 2050, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, właśnie to, co pan powiedział, że umówiliśmy się. I tu jest pytanie do pani profesor. No dobrze, umówiliśmy się, ale to, co się umówiliśmy, przepraszam bardzo, nie jest jakąś świętością. I tu dochodzi rzecz praktyczna. Jeszcze raz powtórzę, wyjechałeś za granicę, wybrałeś życie na stałe tam, nie miesza się do naszych spraw tutaj. Wiem, że mówię brutalnie, wiem, że mówię bardzo mocno, wiem, że dostanę gromy dzisiaj za to, ale taka jest prawda. I faktycznie, jeżeli utrudnimy ci, to jeżeli ci zależy na Polsce, to poświęć w takim razie ten swój dzień i zagłosuj. Pani profesor, mam rację, wiem, że wkładam kij w mrowisko, dostanę gromy dzisiaj za to. Nie, ja akurat zgadzam się z panem tutaj. Na pewno to byłyby jakieś szczegóły, co do których byśmy się różnili, ale generalnie zgadzam się z panem, powtarzam. Trzeba rozumieć specyfikę życia w kraju, żeby dobrze władzę wybierać, a wszak o to chodzi. To nie jest tylko od święta, to są też wszelkie dyskusje, również te newralgiczne, te jakoś ideologicznie powiązane, od te aborcyjne na przykład, te ekonomiczne, gdzie rząd swoje, my swoje. Przecież to tutaj trzeba żyć i tę specyfikę rozpoznać, żeby... Ja nie zapomnę, jak mi kiedyś kuzyn powiedział, to jeszcze dawno było, więc mogę przywołać, jeszcze euro nie było, że ja mu mówię, no to epoka słusznie miniona, no krach kompletny, sam ocet. I właśnie wtedy było modnie, żadnych lekarstw nie było i telewizja, cebulą się leczcie. I na wszystko, proszę bardzo, cebulą. I jakaś taka byłam zirytowana, a kuzyn mówi, tak, wiesz, to ciężko jest, u nas też chleb podrożał o 15 centymów. I ja miałam ochotę strasznie mu nawymyślać. Naprawdę to jest, a przecież kuzyn też z Polonii, no, tylko tyle, że oni zostali tam, my żyjemy tu. Naprawdę tę specyfikę, te realia, tych polityków, tę politykę wreszcie, która się na naszych oczach dzieje, trzeba jakoś sobie próbować zrozumieć, rozkminić, jak mówią młodzi. A to nie jest wcale takie proste i takie jednoznaczne. I jeszcze jedno, przecież na tym, no, ci zamożniejsi i te zamożniejsze partie polityczne jednak jakiś interes cały czas robiły, bo bardzo łatwo jest na Zachodzie opowiadać cały czas Bóg, honor, ojczyzna i my jesteśmy wspaniali. A my na to odpowiadamy bezchołowie, niekonstytucyjność, drożyzna. I teraz kwestia, kto ma rację. No, my, którzy żyjemy tutaj chyba. No właśnie, panie Piotrze, pytanie takie, ten aspekt konstytucyjny. Mówi pan, umówiliśmy się, że obywatele mają prawo. Mam dobrego przyjaciela, który na stałe mieszka w Londynie od 30 lat. I on tam ma już dorosłe dzieci. Spotykamy się raz na jakiś czas, rozmawiamy. On mówi, że on głosuje w wyborach i tak dalej. Mówię, Piotr, ale co ty wiesz o Polsce? No, interesuje się, czytam i tak dalej, i tak dalej. Jego dzieci mają polskie obywatelstwo. Kraj się zmienił w ciągu ostatnich 30 lat. Czy ta umowa, o której pan mówił, ma w ogóle jeszcze jakikolwiek sens? Przepraszam, wyjechałeś, zdecydowałeś się żyć gdzie indziej. Bardziej cię interesują ceny w funtach, w euro czy w dolarach, niż to, co się w Polsce dzieje tak naprawdę. W Polsce to się taki człowiek tylko zżyma, a ten niedobry, tylko przeklina. Ale realnego życia już nie zna. Panie redaktorze, ja, tak jak powiedziałem, uważam, że taką dyskusję można odbyć. Uważam, że taką dyskusję należało... A pana zdanie w tej sprawie? Jakby pan miał decydować? Gdyby było referendum na przykład w tej sprawie? Tak, właśnie chciałem powiedzieć, ja uważam, że w tej, tą drogą powinniśmy podjąć tę decyzję, przeprowadzić takie referendum. Referendum, w którym w oczywisty sposób powinni brać udział również ci obywatele, których potencjalnie chcielibyśmy tych praw wyborczych pozbawić, bo dzisiejszy stan prawny jest taki, że oni mają do tego pełne prawo, pełen tytuł, powinni móc wziąć w tym udział. Szczerze mówiąc, chyba jednak wydaje mi się, że Polacy nie byliby chętni do tego, żeby te prawa wyborcze Polakom odbierać, bo one, powiedzmy sobie szczerze, rzadko zdarza się taka sytuacja, w której one przeważą też, ale to dzisiaj, kiedy wiemy, że też ci wyborcy z zagranicy są dużo bardziej podzieleni niż kiedyś. Kiedyś, kiedy było tak, że to była głównie Polonia amerykańska, rzeczywiście było tak, że no, nadreprezentacja głosów na prawicę była tam zauważalna, ale dzisiaj, kiedy miliony Polaków cały czas żyją w wielu państwach zachodniej Europy, Unii Europejskiej, oni również są aktywnymi obywatelami, oni są czasem w takim rozkroku cały czas co do swojego życia, myślą o tym, żeby tutaj wrócić, to te wyniki tak naprawdę, o ile dobrze pamiętam, w głosowaniach zagranicznych również są dzisiaj
umiarkowanie wyrównane. Sądzę, że jednak Polacy skłoniliby się do tego, by te prawa dla osób na obczyźnie zachować z tego powodu, że jednak przez wieki historii, przez dziesięciolecia, ale również niestety przez ostatnie lata, no, to doświadczenie emigracji z różnych powodów, w różnych uwarunkowaniach i świadomość tego, że wielu Polaków cały czas myśli o tym, że jakoś w swoim życiu z różnych powodów, kiedyś to była gospodarka, dzisiaj to pewnie są strachy związane z wojną, myśli o tym, że znów może znaleźć się w takiej sytuacji, w której będzie chciało się zdecydować na emigrację. To jest niestety nasza historia i z tego powodu myślę, że większość Polaków jednak nie byłaby skłonna do tego, żeby to prawo wyborcze odebrać tym osobom, bo rzadko jednak w historii Polski emigracja była wyborem, często była takim wyborem mniejszego zła, ale na pewno nie wyborem podejmowanym z dużą chęcią. Ale cały czas nie rozumiem, panie Piotrze, cały czas nie rozumiem jednej rzeczy. Ja rozumiem, że Polacy wybierali emigrację, bo uciekali przed biedą, przed głodem, uciekali przed wojnami i tak dalej, i tak dalej. Wybierali, to rozumiem. Doskonale, w mojej rodzinie mam takich ludzi, którzy wyjeżdżali za granicę. Ale dalej nie rozumiem, co to ma się wspólnego z tym, żeby mieli prawo tutaj głosować. Przepraszam, ja nie wyjechałem, pani profesor nie wyjechała, pan nie wyjechał. A być może na przykład w takim mieście jak Warszawa te głosy zdecydowałyby o innym wyborze niż na przykład sami warszawiacy. Jaki to ma wtedy sens? Przepraszam bardzo, wrócisz do Polski, kochasz ojczyznę, to zagłosujesz. 30 sekund jeszcze dla pana. Jest taki postulat, który pojawiał się wielokrotnie, żeby utworzyć osobny okręg, tak zwany okręg zagraniczny, reprezentujący Polaków, czy to do Senatu, czy również w wyborach parlamentarnych. Osobny okręg reprezentujący interesy, problemy Polaków mieszkających za granicą. To moim zdaniem byłoby dobre rozwiązanie z tego powodu, że faktycznie nie wpływałoby na rozstrzygnięcie w jednym konkretnym warszawskim okręgu, tak jak to ma dzisiaj miejsce. No takie łapanie prawą ręką za lewe ucho i od tyłu. Reprezentujący Polaków za granicą, oni sami się reprezentują za granicą tak naprawdę. Dobrze, ale dobrze, zostawiamy ten temat, obiecujemy wam, drodzy widzowie, że do tego tematu jeszcze wrócimy. Jeszcze jedna rzecz. Ostatnio odbywa się festiwal na opozycji, czegoś takiego, co można nazwać, no, chcielibyśmy, a boimy się być razem w wspólnej koalicji wyborczej pod patronatem Donalda Tuska. No i oczywiście Szymon Hołownia, te dantejskie sceny pod tytułem Dlaczego głosujecie inaczej, i tak dalej, i tak dalej. Ale znalazłem dzisiaj wypowiedzi dwóch polityków, Piotra Kalaty oraz Pawła Kukiza, czyli już lidera ugrupowania Kukiz 15, którzy twierdzą coś takiego. Słuchajcie, kochani, to wszystko jest wyreżyserowane. To wszystko jest ustawione. Wy macie się, wyborcy, patrzeć, że oni z takim bólem się łączą, że każdy akcentuje swoje własne postawy. Ci są bardziej ortodoksyjni, ci są mniej ortodoksyjni, bo dla Polski a jedni i drudzy. I w tych bólach na końcu po tym całej reżyserce, po całym tym spektaklu się połączą. I znając polską politykę, pani profesor, ja jestem skłonny w to uwierzyć. Dałbym 80% przeciwko 20%, że tak po prostu taka gierka jest polityczna w tej chwili. A my tak oglądamy, o, faktycznie pokłócili się, ho, ho. Panie redaktorze, no tu bym jednak leciutko polemizowała. Po pierwsze dlatego, przepraszam, teraz ja oberwę, ale ten reżyser, jeśli on to tak reżyserował, jak my to oglądamy, to on musiał być, excusez-moi, idiotą. Naprawdę, bo to, czego słuchamy, na co patrzymy, co się dzieje, raczej zniechęca i do polityki jako takiej, i do polityków to już z całą pewnością. I mówi, a to właściwie jest jeden czort, to nie ma sensu się w to angażować. I po drugie, wychodzą jakieś osobowościowe kwestie bardzo niepiękne, które wizerunkowo i nie tylko wizerunkowo muszą znaczyć tutaj jakaś taka kłótliwość, zapieklanie się, egocentryzm wszelkiego typu, czy też no, jak gdyby zmienianie zdania raz na 24 godziny, co jest nieco za często, jak na matki i przyszłe matki i ojców narodu. Więc no, nie wiem, czy akurat od tej strony taką kuchnię i brudną bieliznę politycy chcieliby nam prezentować. I wreszcie, jedna lista. Przecież wszyscy wiemy, że tutaj chodzi o kwestie no, bardzo pragmatyczne. Jeżeli jedna lista, to tych okręgów jest ileś, prawda? I jedynek też ileś, dwójek i trójek tak zwanych biorących. I tu się politycy już w tej chwili biorą za łby. Kto będzie, gdzie i kogo reprezentował. Ba, tu bardzo niemoralne nawet opowieści chodzą w internecie i nie tylko między ludźmi też, że gdyby na przykład jakiejś partyjce małej, dobrze o Ziobrystach mówię akurat, powiedzmy powiedziano, dostajecie tam na te 16, 8 jedynek,
8 dwójek i 10 trójek, to uj, nie jestem pewna, czy nie uszczupliłaby się troszeczkę ta dzisiejsza pana Ziobrowa drużyna, która nam tak ładnie pokazuje obrzydliwość polityki. O, i znowu, excusez-moi, idiotyzm, kiedy to jeden minister premierowi gra na nosie, mówi, że w zasadzie to ma go za nic, bo premier jest, no, nienachalnie inteligentny, ja już tu się boję wyrazów, prawda? I co? I nic. I tu kropka, pani profesor i pan Piotr, bo została nam dosłownie minuta, półtorej minuty. Ja już widziałem, kiedyś Nowoczesna szła parę ładnych lat temu do Sejmu. Oczywiście była partią antyplatformerską, no bo chciała przejąć tych wyborców, którzy nie zagłosują na PiS, ale już nie chcą głosować na Platformę. Dziś postrzegam bardzo sytuację, jeżeli chodzi o Hołownię. Jestem publicystą, mogę formułować tego rodzaju tezy. Czy faktycznie tu jest jakaś ustawka? My się tu kłócimy i tak dalej, a na koniec Hołownia zgarnia tych, którzy nie chcą PiSu, ale nie zagłosują też na Platformę? A potem wszyscy idą razem do wyborów, ale się pięknie różnią? Czy tu jest jakaś gra, ustawka, teatr, reżyseria? Minuta dosłownie. Myślę, że nie. Myślę, że jednak mamy do czynienia z sytuacją, w której opozycja przede wszystkim nie ma pomysłu na to, o czym prowadzić dzisiaj politykę, nie ma pomysłu na swoją pozytywną propozycję i dlatego tak bardzo no, wkręciła się w tę debatę o tym, w jakich konfiguracjach pójść na wybory, w jakiej konfiguracji pójść do głosowania. Szymon Hołownia przez długi czas nie mógł się zdecydować, czy chce tworzyć ugrupowanie, które będzie potencjalnym ugrupowaniem drugiego wyboru dla dawnych wyborców Prawa i Sprawiedliwości, dla wyborów Pawła Kukiza, dla wyborców Andrzeja Dudy z drugiej tury wyborów prezydenckich, czy chce licytować się z Platformą Obywatelską na bycie jeszcze bardziej radykalnym PiS-em. I mam wrażenie, że cały czas nie potrafi podjąć tej decyzji, bo tak naprawdę jego wybory czy jego decyzje są sprzeczne. Z jednej strony mówi, pójdę osobno, chcę iść osobno, chcę budować alternatywę do dwóch dużych bloków, a jednocześnie w zeszłym tygodniu w Sejmie czy półtora tygodnia temu licytuje się z Platformą Obywatelską właśnie na bycie jeszcze bardziej radykalnym antypisem. Podobnie to wygląda tak naprawdę w przypadku Platformy Obywatelskiej. Tutaj cały czas mamy wezwania do wspólnej listy wszystkich, a przecież wszyscy doskonale wiedzą, jeżeli ktoś na poważnie analizuje wyniki takich symulacji, że tak naprawdę ta wspólna lista całej opozycji to jest scenariusz, który jest być może ostatnią deską ratunku dla Jarosława Kaczyńskiego, żeby wygrać. I kropeczka, kropeczka. Pani profesor Ewa Pietrzyk-Zieniewicz, dziękuję serdecznie. I pan Piotr Rudnowski, Grupy Gieloński, dziękuję serdecznie. Ja bym tych ostatnich desek ratunku to bym tak nie upatrywał. Wybory są za 10 miesięcy czy za 9 miesięcy, wszystko się może wydarzyć, kochani, wszystko się może wydarzyć. A oglądając politykę już tyle lat, we wszystko w stanie jestem, że tak powiem, uwierzyć. Nawet najdziwniejsze scenariusze, które się publicystom nie śniły. Już od dziecka ciekawość budzi tyle emocji. To ciekawość każe nam odkrywać. A co tam jest w środku? Wow! Ciekawość kryje się też w każdej Kinder Niespodziance. Emocje i zabawa oblane pyszną czekoladą Kinder. Kinder Niespodzianka. To takie słodkie być ciekawym. W hitowym starciu Ligi Mistrzów Siatkarzy grupa Azoty Kędzierzyn-Koźle podejmie Trentino i TAS. Włącz sportowe emocje i aktywuj pakiet Polsat Box Go Sport. Płatki Ciniminis to doskonale cynamonowy smak i niezwykła chrupkość. Ciniminis. Obłędnie cynamonowe kwadraciki. Odkryj cynamonowe płatki Ciniminis Churros. Super chrupkość i oryginalny kształt. Przydałby się wyciąg. Mam taki plan, ale z nim ciągle pod górkę. Na szczęście jest Lotto, które pomaga realizować plany większe i mniejsze. To co, zjeżdżamy? Zjeżdżamy. Masz plan? W kumulacji Lotto 3 miliony złotych. Każda ekipa ma swój znak rozpoznawczy. Jedni mają bandany, drudzy tatuaże, a my mamy sweter na spółę. Na spółę mamy też abonament w dniu, za który płacimy po 19 zł na osobę i w którym dostajemy górę internetu w 5G. Technologia, człowieku. A we trzech da radę? No jak? Dla dwójki, a nawet trójki. Abonament z 5G po 19 zł i do 90 giga do podziału. Kup na newmobile.pl. Festiwal pizzy już trwa! Jesz i pijesz ile chcesz w Pizza Hut. Próbuj bez limitu wszystkich smaków pizzy i wielkiej dolewki Pepsi. Festiwal pizzy tylko w Pizza Hut. Halls.
Halls. O oddech bliżej. Spróbuj wszystkich smaków. Słyszycie to klikanie? Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy kolejny rok gra razem z Play! Klikamy i pomagamy! Dzięki aplikacji Play24, poza każdą płatność lub doładowanie do dnia finału, Play przekaże wsparcie orkiestrze. Rozkręćmy razem ten finał! Klikajmy i pomagajmy! Klikajcie i wspierajcie z nami Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy dzięki aplikacji Play24. Play. Jane Austen wyznacza trendy. Ponadczasowe powieści. Wyjątkowa kolekcja uwodzi i zachęca do marzeń. Wydanie pierwsze Duma i uprzedzenie w cenie promocyjnej 9,90. Marvel Origins. Zbierz kolekcję komiksów srebrnej ery Marvela. Wyjątkowe okładki, ekskluzywna zawartość. Tom pierwszy Spider-Man, tylko 14,90 już w kioskach. Wciąż dzwonisz po jedzenie? Wypróbuj Glovo. Najszybszy sposób na zamawianie z restauracji w Twoim mieście. Zamów to, co lubisz, od pierogów po pizzę i śledź zamówienie w aplikacji. Pobierz Glovo i zamów, co tylko chcesz. Glovo. Ty zamawiasz, my dostarczamy. Teraz w Carrefourze akcja antyinflacja, a w niej Coca-Cola, Fanta lub Sprite 5,49 za sztukę przy zakupie dwóch. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Szybkość. Wygoda. I korzystne warunki. Jak prosta pożyczka online w kasie Stefczyka. Pieniądze mam na koncie nawet w kilka minut. Prosta pożyczka online z prowizją 0 zł. Dżem, wspomnienie lata. Lata. Dżem, 100% ma. Smak lata zamknięty w słoiku. Dżemyłowicz. 100% owoców i nic więcej. Jeżeli prowadzisz szkołę języków i brakuje ci sal, to albo pękasz i rezygnujesz z chińskiego, albo uczysz chińskiego online. Jeżeli bezpieczeństwo twojego sklepu spędza ci sen z powiek, to albo zamykasz sklep i wracasz do korporacji. Nie! Albo dbasz o jego ochronę. A jeżeli wysoki czynsz uszczupla twoje zyski, to albo tniesz koszty, albo przenosisz atelier do sieci. Sprzedaż i rozwój w internecie? Home.pl. Własna strona. To dopiero początek. Wypiekane ze starannie dobranych ziaren pszenicy. Ciastka San. Odkryj smak dzielenia się. Xenna Extra Comfort. Gdy męczysz się z zaparciem, wystarczy jedna tabletka, by usuwać zaparcie. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Nowość! Flegamina Fast. Rekordowo szybka tabletka na kaszel mokry. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Kaszel ginie po Flegaminie. Stres powoduje u Ciebie ból brzucha? Nie czekaj, weź Nospe Max. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Czas na Kinder Karnawał i rodzinną zabawę. Do wygrania w loterii vouchery wyjazdowe, każde o wartości 15 tysięcy złotych. I 2000 piniat wypełnionych słodyczami Kinder z zestawem naklejek. Weź udział na www.kinderkarnawał.pl. Rewelacje z koszyka oszczędności Auchan. Uśmiech na twarzy taty? Wystarczy łyk aromatycznej herbaty. W Auchan herbata TET 11,95 za opakowanie 200 gramów. O 20% taniej. Sprawdź, co jeszcze kryje koszyk oszczędności Auchan. Oreo. Stay playful. No, widzę, że temat się zrobił z tego głosowania Polaków za granicą. Pan Jacek do mnie pisze, głosował pan za Unię Europejską? Zapewne tak, tak głosowałem. Więc swoboda osiedlania, przemieszczania i podejmowania pracy nam to zapewnia. A polskość ma się w sercu, a nie przed kamerami lub na wiecach, jak większość naszych polityków. Więc tolerancja się kłania i swobody obywatelskie. Nie możecie obywatelowi RP zabronić głosować. Kochany panie, panie Jacku, jeszcze raz powiem. Przepraszam, wyjechał pan, nie wiem, czy pan akurat wyjechał. Wyjechał ktoś, spędza na w emigracji całe życie albo większą część życia,
to tak naprawdę już nie wie, co się w Polsce dzieje. Może zadzwonić do rodziców, do brata, do rodziny, do znajomych, do kolegów i tak dalej. Ale on ten czas spędza w Londynie, w Szkocji, w Paryżu, w Stanach, gdziekolwiek indziej, nie w Polsce. Nie żyje codziennym życiem naszej ojczyzny. To przepraszam, dlaczego ma za mnie wybierać to, jak tutaj mamy się urządzać w naszym kraju? Przepraszam, dlaczego? Wyjechałeś? Okej, okay. Jak wrócisz, to wtedy dostaniesz swoje prawa wyborcze raz jeszcze. Tak powinno być. Nasi goście, pan profesor Zbigniew Krysiak, Instytut Myśli Szumana, witam pana serdecznie. Witam. I oraz pan Michał Hetmański, prezes Fundacji Instrat. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Mieliśmy rozmawiać o cenach energii, porozmawiamy oczywiście, ale panowie, wasze osobiste, prywatne zdanie. Wyjechał Polak za granicę, czy powinien mieć prawo głosować na prezydenta i na parla, i nas do Sejmu i do Senatu w Polsce? Pan profesor. My, oczywiście, że tak. Popatrzmy na to, to jest wspólnota narodu. To są ludzie, którzy, proszę państwa, bardzo często promują Polskę, wizerunek Polski. To jest Polonia gospodarcza, to są przedsiębiorcy, którzy właśnie podejmują, często przywożą do naszego kraju bardzo ważne technologie. Oni tam właśnie też zachęcają inwestorów. I gdybyśmy tak próbowali zmierzyć, to oczywiście jest sprawa na trochę dłuższą wypowiedź, ale zmierzyć to, jakie są efekty pracy właśnie tych osób mieszkających za granicą w stosunku do tego, co niektórzy z nas wkładają, to okazałoby się, że właśnie ta ich rola jest niezwykła. Ale to jest ułamek, panie profesorze, to jest ułamek takich. Większość naszych rodaków ciężko pracuje po prostu na swój chleb codzienny, na swój chleb powszedni. Poza tym powiem panu w ten sposób, o tego przyjaciela, którego się odwoływałem, ma duże firmy w Londynie, dorobił się świetnych pieniędzy, ale on w Polsce nie robi interesów. On tu przyjeżdża sentymentalnie. Tu pan redaktor uogólnia, prawda, pojedyncze przypadki nie są podstawą do uogólniania jako ekonomista. I absolutnie, proszę państwa, Instytut Myśli Szumana w tej chwili prowadzi taki projekt Animatorzy Wizerunku Polski w Europie. I nie tylko analizujemy, budujemy sieć takich animatorów i odkrywamy właśnie, że ta Polonia za granicą jest niezwykłym skarbem w różnych wymiarach. I dlatego, panie redaktorze, ja gratuluję w ogóle panu, że pan podjął ten temat, bo on wymaga jakiejś głębszej eksploracji. Nie tyle podzielenia zero-jedynkowego takiego, że nie wolno bądź wolno, bo się nie znają na tym, co się dzieje tutaj, tylko właśnie popatrzenia na to właśnie, jak, mówiąc brzydko, wykorzystywać tą Polonię, jak budować właśnie związki w zakresie nie tylko promocji, ale rozwoju polskiej gospodarki za granicą. Tu, proszę państwa, proszę zauważyć, że różne narody, prawda, Niemcy, Francuzi i tak dalej, wykorzystują te różne swoich potencjały ziomków do rozwoju ich gospodarki za granicą. I taką rolę może bardzo mocno i dobrze pełnić właśnie Polonia. Dlatego trzeba ten temat rzeczywiście pogłębić bez tego zero-jedynkowego podejścia. Drodzy i kochani widzowie, szczególnie Polonusi, żeby nie było tak, ja nie jestem przeciwko wam. Szanuję waszą decyzję, szanuję wasz wybór. Często to był bardzo ciężki wybór. Jasne, rozumiem. Ale też z panem profesorem się nie zgadzam, bo jeżeli na przykład Brytyjczycy wyjeżdżają za granicę i promują swój kraj i prowadzą biznesy, ale jak jeżeli wyjechali na 10 lat, ponad 10 lat, to tego prawa do głosowania, o tym mówimy cały czas, prawie do głosowania, po prostu nie mają, bo nie żyją z prawami swojego kraju. To jest moje zdanie i jeszcze zdanie pana Hetmańskiego. Ja bym chciał być tak optymistyczny jak pan profesor, że ci Polacy za granicą stworzą taką zgraną, dobrą Polonię. No niestety w porównaniu do innych networków migranckich, bo tak to się profesjonalnie nazywa, nie jesteśmy tak zgrani jak inne kraje, które tworzą takie sieci. Życzyłbym sobie jednak, że ci Polacy, jak wrócą za granicą, sam przez chwilę byłem i wróciłem, mam rodzinę, która jest za granicą i odmawia sobie sama prawa do głosowania, bo uważa, wyjechałem, to już nie mam wpływu, nie wiem jak działa ta Polska, ale ci co wracają, to ja mam nadzieję, że widzą, jakie jakości są usługi publiczne za granicą, że ta transformacja energetyczna też przynosi korzyści, że ten transport publiczny powszechny, strefy z ograniczonym ruchem, to nie jest ten dobrobyt, na który się od tak zapracowało, tylko to była bardzo długa ścieżka i życzyłbym sobie, żeby z tymi postawami politycznymi, społecznymi wracali do Polski i głosowali na te partie polityczne, które reprezentują to podejście, że ten dobrobyt wynika właśnie z wysokiej jakości usług publicznych i szerokiego dobrobytu. Ten dobrobyt wynika z ciężkiej pracy.
A ja powiem, nie samym chlebem człowiek żyje. Jeśli spróbujemy spojrzeć tylko na wymiar ekonomiczny, socjalny i tak dalej, to będziemy w poważnym błędzie, że tak powiem, diagnozowania tego zagadnienia. Ale myślę, jeszcze raz pogratuluję panu redaktorowi, bo ten temat naprawdę jest ważny, żeby pokazać, jaki jest ważny taki synergiczny układ właśnie pracy czy działania właśnie współpracy Polaków tutaj geograficznie i za granicą. I to jest kapitalna rzecz, na której wiele narodów, wiele państw buduje znakomite strategie, jeśli chodzi o siłę gospodarczą, jeśli chodzi o siłę też taką przekonywania, prawda, lobbowania interesów, prawda. I teraz można powiedzieć, jak mamy, proszę państwa, taką sprawę, kwestię zadośćuczynienie, prawda, Niemców za te zbrodnie w II wojnie światowej, to proszę państwa, tutaj jest duży potencjał właśnie Polonii oddziaływania nie tylko w Niemczech, ale oddziaływania na poszczególnych polityków, na przykład w Szwecji, w Szwajcarii, w Norwegii, prawda. I tu już my jako Instytut Myśli Schumana, prowadząc ten projekt Animatorzy Wizerunku Polski, przekonywujemy się właśnie, że oni mogą w tym zakresie dużo zrobić. Ale tu pan Hetmański powiedział. Panie profesorze, kanałem oddziaływania Polaków na politykę międzynarodową jest Bruksela. I polski rząd niestety od lat zaniedbuje stosunki z Brukselą. Jest ona nieidealna, tu się zgodzę, ale to jest kanał oddziaływania na Szwedów, na Niemców, na Francuzów, ale to na decydentów i w tym miejscu to jest miejsce stanowienia polityki. Oj, panie prezesie, to jest powiedział. Rzeczywistości. Tym kanałem oddziaływania to są gospodarce, energetyce, społeczeństwie. Tym kanałem oddziaływania to jest Berlin, nie Bruksela, moim zdaniem. Dobrze, zaczynamy teraz od pana Hetmańskiego i energię. I kochani widzowie, mówię wam jeszcze raz, będziemy do tego tematu wracali. I faktycznie będziemy wkładali kij w mrowisko. Już widzę, że mam chyba za setki teraz wiadomości na Messengerze. Piszcie, piszcie, piszcie. Najciekawsze będę jutro cytował. Pan Hetmański, energia. Takie fajne wideo widziałem, chyba z Davos. Idzie Greta Thunberg, która walczy o, wiadomo, z energią i tak dalej. I pyta się jej reporter, ona idzie ulicą i pyta się jej reporter coś takiego. Krytykowała pani wykorzystanie energii, to jak się robi z energią na Zachodzie Europy, w Unii Europejskiej. Natomiast nigdy nie skrytykowała pani tego, co robią z energią, jak wykorzystują tę energię na przykład Rosjanie. Nigdy nie zapytała pani, jak to robią na przykład Arabia Saudyjska i kraje tamtego regionu. Ja mam takie poczucie i takie wrażenie, że z tą energią, pan tu mówił o transformacji i tak dalej, jest jakaś jedna wielka ściema. Energia jako broń wykorzystywana przez Rosję do tego, żeby zagarnąć też, tak powiem, Niemcy, mówię w dużym uproszczeniu, czyli je opanować, usiedlić. I tak naprawdę tak długo była wykorzystywana do tej pory w Europie. Mam rację? Ja nie śledzę tego, co robi na co dzień Greta Thunberg, ale dobry pomysł, panie redaktorze, zaprośmy ją do studia. Jak obserwuję jednak tak z daleka, co robią te młodzieżowe ruchy klimatyczne, mają sporo ambitnych, czasem też nierealnych postulatów, ale sporo całkiem sensownych. I jednak to, jak ich słucham, to się jednak pod pewną częścią podpisuje i my to też przeliczamy. Zapraszam również do lektury naszych raportów. To na przykład pod jakimi dobrze, mówi pan ogólnie. Trzy podstawowe postulaty, które są pana zdaniem i ich zdaniem sensowne. Na pewno odejście od paliw kopalnych to nie jest tylko postulat radykalny młodych aktywistek klimatycznych, ale to jest coś, co Unia Europejska, Komisja Europejska, Ursula von der Leyen zapisała w tym programie Repower EU, który zakłada przyspieszenie procedury zastępowania paliw kopalnych odnawialnymi. Pan przyjmuje z góry, że to jest święte i dobre. I to jest postulat, który właśnie mają te aktywistki klimatyczne i tu bym je dla odmiany jednak bronił, ponieważ jest to postulat uderzający w interesy Rosji, że po co płacić te kilkanaście teraz w tym roku procent polskiego PKB, czy europejskiego, na importowane paliwa kopalne. Jak nie z Rosji od jednego autorytarnego czy totalitarnego władcy, ale to do Kataru, do Arabii Saudyjskiej, do innych krajów, które używają tych pieniędzy. Dwa kolejne postulaty jeszcze. Na pewno musimy, ja tu nie będę mówił o jakimś górnolotnym udziale odnawialnych źródeł energii w miksie, ale milion Polaków przekonał się, co to znaczy ta wolność prosumencka, kiedy nasz rachunek miesięczny za energię elektryczną potrafił spaść z grubych kilkudziesięciu, kilkuset złotych miesięcznie do tej samej wartości, ale w skali roku. Dlaczego? Bo zamontowaliśmy panele fotowoltaiczne. Jest to wielki sukces obecnego rządu, że uruchomiono program Mój Prąd i Czyste Powietrze, ale również wielka strata, że jej niestety w ciągu ostatniego roku prawie pogrzebano. Rok temu, kiedy zaczynał się kryzys energetyczny, rząd postanowił zaorać poprzedni, bardzo korzystny dla prosumentów model rozwoju tej energetyki fotowoltaicznej na dachach i to tempo radykalnie, kilkudziesięciokrotnie
przyhamowało program Czyste Powietrze. Rok czekaliśmy, panie redaktorze, na to, aż zostaną podniesione progi dochodowe. I tu kropeczka. Dlaczego to nie był priorytet? Bo rząd ma spójność idei z koncernami paliwowymi, państwowymi oraz energetycznymi i reprezentuje ich interesy, a nie społeczeństwa, tych ubogich energetycznie. Mieliśmy ich przed wojną, przed kryzysem około 10% w Polsce. Teraz to będzie prawdopodobnie 20-30% i to jest to ubóstwo energetyczne, które dotyka ludzi pokieszenia. Już tu kropka. Nie dziwię się, że on tak akurat wspiera firmy państwowe. To jest jakby normalne. I pan profesor, panie profesorze, no właśnie, zlikwidować wydobycie paliw kopalnych i wszystko będzie fajnie. Proszę państwa, trzeba rozumieć takie naturalne i ewolucyjne procesy w ekonomii. Czyli tutaj transformacja energetyczna musi podążać nie rewolucją, a ewolucją. Oczywiście ewolucją bardzo mocno wspieraną procesami technologicznymi. Tutaj chciałem przypomnieć, że są w tej chwili dostępne technologie, zresztą chyba dwie elektrownie w Holandii, które są napędzane węglem, są w oparciu o technologie takie, które emitują CO2 w takim samym stopniu jak elektrownie z gazu. A więc tutaj takie, jakby można powiedzieć, podejście, że pani Ursula von der Leyen z Timmermansem na przykład ogłaszają, prawda, że Ziemia jest płaska, jak to moja pani nauczycielka z fizyki w szkole średniej mówiła, że właśnie w jakiejś wsi przegłosowano właśnie, że Ziemia jest płaska i tutaj trzeba właśnie pamiętać o tym, że jakby zasada dywersyfikacji w ekonomii. Ale panie profesorze, pozwolę. Za chwilę pan Hetmański, za chwilę, niech pan profesor skończy myśl. To jest zasada i to jest pewne prawo, które tworzy przez dywersyfikację i konkurencję w tej dywersyfikacji. Konkurencję, tu słusznie pan powiedział, że ta konkurencja musi pokazywać, że jedno rozwiązanie jest bardziej efektywne, tańsze i wtedy eliminuje się właśnie to drugie, ale nie administracyjnie. Druga sprawa, o której tutaj trzeba podkreślić i myślę, że tutaj pan też o tym pamiętał, to jest sprawa, proszę państwa, tak zwanego podatku za emisję CO2. Przecież kiedy ten podatek, on powinien być ekwiwalentem kosztów, które są w środowisku. Skoro w 2021 na jesieni ten koszt rośnie 3-4-krotnie, czyli ten podatek, to ja się pytam, czy raptem wzrosły szkody dla środowiska. Nie. A więc ten koszt przenoszony do kosztu produkcji energii, gdzie jak wiemy około 60% to jest właśnie ten CO2, powoduje, no można by powiedzieć, jakąś agresję takich działań tego Panie typu właśnie administracyjnych. 60% ceny energii elektrycznej to był zysk wytwórców Panie Hetmański, tutaj pan profesor powiedział jedną fajną, ciekawą rzecz. Już powiedział bardzo ciekawą rzecz tutaj, bo ja mam wrażenie, że tacy ludzie właśnie pokroju jak pan, jeżeli coś jest zapisane w dokumentach Unii Europejskiej, jeżeli coś zostało zdecydowane w Brukseli, zapisane na papierze, to jest prawda objawiona Broń przez Boże, Boga Najwyższego. Trzeba aktywnie tę politykę współtworzyć. Ja tu się częściowo z panem profesorem zgadzam. Pan profesor powiedział, ten koszt za CO2 dla środowiska powinien być rekompensowany i w ten sposób powinniśmy wyceniać. Pan profesor pewnie jeszcze dłużej niż ja liczy te wszystkie rzeczy. Jakby czytać tak dosłownie, nie badania Komisji Europejskiej, ale naukowców, ekonomistów, również polskich, robiących światowej jakości badania i współpiszących te międzynarodowe raporty IPCC, na podstawie których decydenci tutaj na forum ONZ-u decydują, to tamten koszt za emisję CO2 już od dawna powinien wynosić kilkaset euro za tonę, a nie tak jak ostatnio 80-100. Więc jeśli już mówimy o tym, co powinno wychodzić z badań, jaką ja mam odpowiedź? Róbmy nasze, polskie badania. I dużo jest pomysłów, przyznam panie redaktorze, że w Brukseli coś wymyślają, a to nie przystaje do polskich wymagań. Naszą misją, naszej organizacji jest to, żeby właśnie te ambitne cele weryfikować i patrzeć, co jest możliwe. Ale panie Hetmański, ile pan ma lat? Pan profesor mówi. Panie Hetmański, ile pan ma lat? Prawie 30. Prawie 30. Ja mam 53. Pan mnie tutaj będzie szafladkował ze względu na wiek. Nie, tylko więcej od pana widziałem. O to mi chodzi. Więcej od pana widziałem. I widziałem, jak decyzje dotyczące energetyki w Europie są podejmowane z powodów politycznych. To jest na przykład proces. Z powodów, i były nam sprzedawane i panu profesorowi, i mnie, jako decyzje proekologiczne i tak dalej. Szczególnie, kiedy Rosjanie uzależniali Niemców od tego. I wszyscy biegali i latali ekologia. To są polityczne decyzje. Pamiętaj, jak przeciwko atomowi protestowano?
żeby no wybuchały niby i tak dalej, i tak dalej. Najbezpieczniejsza energetyka. A było tyle było bzdur wokół tego opowiadanych. Nie szufladkowałbym, czy ta energetyka atomowa jest najbezpieczniejsza wśród wszystkich, ma swoje wady i zalety, ale zgadzam się, panie redaktorze, te decyzje w Brukseli, a czasem i w innych miejscach, w Londynie, Paryżu, Berlinie, są podejmowane bez udziału Polski. Ale to dlatego, bo sami się od tego stolika wyprosiliśmy. Pan profesor, ja wrócę do ważnej rzeczy. Pan profesor powiedział... Ale w jaki sposób się wyprosiliśmy? Nie, panie Hetmański, w jaki sposób się wyprosiliśmy? Naszych aktywnych ministrów, w jaki sposób się wyprosiliśmy? Panie Hetmański, niech pan odpowiada na pytanie. W jaki sposób się wyprosiliśmy z tych decyzji stolików? Pan profesor powiedział, że holenderski Timmermans czy niemiecka Ursula von der Leyen decydują o Polsce. A co mówi polski komisarz do spraw rolnictwa? Europejski Zielony Ład to iście ekologiczna i rolnicza, prorolnicza idea, żeby promować to zrównoważone, w jaki sposób się wyprosiliśmy z tych stolików? Jak mieliśmy wpłynąć na Niemcy, żeby nie brały gazu z Rosji? Bo się nie dajemy zaprosić, bo wysyłamy nasze pyskate i bardzo, bardzo roszczeniowe koncerny węglowe energetyczne zamiast tych polskich przedsiębiorców, którzy tworzą technologię od pomp ciepła, od wiatraków, gdzie tutaj jesteśmy naprawdę na bardzo mocnej pozycji w skali, czy od zielonych technologii wodorowych i się nie dajemy... Dobrze, panie Hetmański, to ja w takim razie stawiam... To ja tu panu stawiam kropkę, niech pozwolę panu profesorowi odpowiedzieć tutaj na to. Więc tutaj ja podzielam zdanie pana redaktora, że tu chodzi o to, że nie możemy sobie pozwalać na to, żeby ktoś podejmował decyzję, czy Timmermans, jak pan powiedział, czy pani Ursula von der Leyen, tylko żebyśmy po prostu myśleli logicznie i mieli wkład do właśnie tego modelu. I ja właśnie jakby zaakcentowałem, że ten wkład, jakby ekonomia, tutaj proszę państwa, nie można gwałcić ekonomii, nie można gwałcić pewnych praw, które w pewnym sensie funkcjonują, ta kwestia dywersyfikacji, konkurowania, czyli prawda, to jest pewna natura postępu i efektywności właśnie w ekonomii. Tutaj jeszcze panu trzeba wspomnieć, proszę państwa, ceny gazu. Tak, jak to się dzieje, że też na jesieni 21 ceny gazu rosną później w dalszej kolejności dziesięciokrotnie, kiedy koszty, prawda, kiedy koszty wzrosły niewiele, może o inflację, czy też lekko o pewne koszty logistyki. Koszty wzrosły, załóżmy, szacowaliśmy to jakieś może 15-20%, a ceny gazu rosną o dziesięciokrotnie. Zyski rosną właśnie tyle. I teraz to są producenci, którzy w układzie oligopolu, prawda, niejako wysysają przez te ceny kapitał. Zgadzam się, panie profesorze. I teraz tutaj właśnie mamy do czynienia z zawodnością mechanizmów rynkowych, które są akceptowane. Ten stan rzeczy jest akceptowany przez takie gremia, jak właśnie Komisja Europejska. I przez polski rząd. I tutaj, który te państwowe koncerny chronił przez reformą. Panie Hetmański, pan się strasznie wcina. Przepraszam za wyrażenie. Jeszcze 20 sekund, pan profesor, i już na panu skończymy dyskusję. Tutaj jest taka sytuacja, proszę państwa, że zawodność mechanizmów rynkowych, nie wiem, kiedy pan, czy pan w ogóle był na uczelni ekonomicznej. My z tej samej uczelni jesteśmy, z Warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej. Szkoły Głównej Handlowej, tak. Więc to jest sytuacja taka, proszę państwa, że zawodność mechanizmów rynkowych może być przywrócona, czyli mechanizmy mogą być przywrócone przez działanie właśnie państwa. I jeśli sprawa dotyczy obrębu państwa, to nasz rząd może takie rzeczy dokonać. Natomiast sprawa cen gazów producentów to jest sprawa międzynarodowa i tu jest potrzebna rola właśnie Unii Europejskiej, więc nie wystarczy rola właśnie naszego rządu. Pan profesor bardzo to dobrze wie. Rynek energii nie jest jak każdy inny. Telekomy, infrastruktura, właśnie energetyczna, banki, finanse, to są sektory regulowane i te rynki bez państwa nie istnieją. I kto tutaj miał odpowiedzialność za to, że ceny energii elektrycznej w Polsce z polskiego węgla, z polskich koparń, nieimportowanego gazu, no gdzie Polska z takim małym zapotrzebowaniem na gaz ma wpływ na międzynarodowy rynek gazu, z polskich kopalń jechał polski stosunkowo drogi, ale nie tak drogi węgiel, do polskich elektrowni, a te zarabiały krocie. Panowie, muszę i to już nie kończyć. Jest moja opinia, to mam premier Morawiecki. Mam pytanie pani, do pana Hetmańskiego jeszcze. Mówiła. Kopalnie i elektrownie. Mam pytanie do pana Hetmańskiego jeszcze. Mam pytanie do pana Hetmańskiego. Pan jest prezesem Fundacji Instra, tak? Tak.
Z czego opiera się wasze finansowanie? Tak z ciekawości się zapytam. Z szeregu różnych źródeł, między innymi z i z krajowych, i z międzynarodowych źródeł filantropijnych. Współpracujemy z administracjami, z administracją publiczną i z Komisją Europejską. A z Unii Europejskiej bierzecie kasę? Między innymi z... Dużo tej kasy od nich bierzecie? Nie, ja myślę, że jest to mniej niż kilkanaście procent. A z fundacji niemieckich, francuskich i tak dalej bierzecie Mamy kasy? Dwa projekty współfinansowane z niezależnych źródeł, gdzie ubiegaliśmy się w międzynarodowym konsorcjum. Taki program współfinansowany przez niemiecką organizację pomocy rozwojowej, wspierany i zachęcany również przez polskie Ministerstwo Klimatu, więc ja myślę, że jest to taki... A ta organizacja rozwojowa skąd bierze kasę ta niemiecka? No z niemieckiego budżetu, my jesteśmy tutaj członkiem konsorcjum. A niemiecki rząd płaci? Między innymi, ale jest to niezależne źródło finansowania, wiele polskich organizacji... Czy pieniądze rządowe są niezależnym źródłem finansowania? Nie, nikt nie jest niezależny, panie redaktorze, to potwierdzam. Nikt nie jest niezależny, kochani moi. Więc tutaj, panie redaktorze, mogę powiedzieć, nikt nie jest niezależny. Myślę, że takie pytanie warto zadać każdym ekspertom. My staramy się o ten transport. Tak jest. Nikt nie jest niezależny. Pan Michał Hetmański, prezes Fundacji Instrat. Dziękuję panu serdecznie. Dziękuję, panie redaktorze. Która bierze kaskę na przykład z Unii Europejskiej. Panie redaktorze, chciałbym jednak zaprotestować. Mamy zdywersyfikowaną już strukturę źródeł finansowania, więc jesteśmy niezależni w swojej misji. Nie podejmujemy współpracy w niezależnych badaniach, jeśli nie mamy gwarancji niezależności i realizacji naszej misji. W pełni to doceniam. I w całości to szanuję. W interesie, a nie w interesie naszych grantodawców. Pełni to doceniam. Tutaj zaznaczyć to. Pełni to doceniam i całości to szanuję i miał pan prawo to wypowiedzieć. Oraz pan profesor Zbigniew Krysiak, Instytut Myśli Szumana, również panu serdecznie. Dziękuję. Kochani moi, kończymy tę część programu. Za chwilę pani minister Marlena Maląg. Realna wartość emerytur spada, ale to nie tylko dotyczy emerytów. Mam ostatnie piątkowe dane GUS-u dotyczące wzrostu wynagrodzeń. Oczywiście w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób i ta dynamika jest 10% z kawałkiem. Przy inflacji tak typu konsumenckiego, czyli CPI powyżej 16%, czyli realne wynagrodzenia nawet osób, które dostają podwyżki nominalne, spadło 6-7%. Grupa emerytów jest bardzo zróżnicowana. My się tak podzielamy na pół na pół. Znaczy część, połowa mówi, że ma duże kłopoty finansowe i sobie nie radzi w związku właśnie z tym, co pan podkreślił, czyli dość dynamicznymi wzrostami cen i rosnącymi kosztami czy żywności, czy czynszów, czy energii, ale druga, czyli 50% drugiej mówi, że radzą sobie w tej trudnej sytuacji. Witam państwa serdecznie w 33. Tu mi Bianka mówi na ucho, że powinienem też profesora Krysiaka zapytać o to finansowanie. Dobrze, zapytam w następnym programie, bo na pewno pan profesor Krysiak do nas przychodzi bardzo często i faktycznie warto zadawać tego rodzaju pytania. Kochani moi, dlaczegoż by nie? Jak mówię, wkładamy kij w mrowisko, odkrywamy prawdziwą naturę różnych procesów, to czemuż nie? Nasz kolejny gość to pani minister Marlena Maląg, minister rodziny. Witam panią serdecznie. Witam bardzo serdecznie. Pani minister, no mam bardzo dużo listów od ludzi, którzy opiekują się osobami niepełnosprawnymi. Cieszę się. To jest bardzo duży, no, dla wielu osób to jest bardzo duży problem. I oto list, który obiecałem, że przeczytam pierwszy. Kochany redaktorze, bardzo proszę zapytać panią minister Maląg, czy wie, że w naszym kraju są matki wychowujące niepełnosprawne dzieci i całodobowa praca wyceniona przez rząd to 2119 zł. Z tego trzeba jeszcze dołożyć do potrzeb dziecka, bo renty socjalne są skandalicznie niskie, a pielęgnacyjny zasiłek od lat wynosi 215 zł. Przy czym paczka pieluchomajtek 186 zł. Już nie wspomnę o różnych maściach odkażających, środków, leków i tak dalej. Za chwilę kończę. Trzeba zapytać, czy pani minister wie, ile kosztuje pobyt takiej osoby w zakładzie. Córka moja ma 37 lat i wszystko muszę przy niej zrobić. Moje zdrowie też szwankuje i koszty moich leków to koszmar. Jestem po 4 operacjach kręgosłupa od dźwigania. Matki dostają groszy, nie mają 13 i 14. Całkiem o nich zapomniano. Ciekawe, gdyby matki się zmówiły i oddały swoje dzieci do zakładu, jakie koszty poniosłoby państwo? To tyle pytań do pani minister. Pozdrawiam serdecznie pani Iwona. Pani minister. Panie redaktorze, pani Iwono, która tutaj napisała, myślę, że chyba pani Iwona pisała ten list chyba nie za rządów Prawa i Sprawiedliwości, ale ja pozwolę się odnieść. Nie, pisała jakiś miesiąc temu. Pozwolę się odnieść do, przede wszystkim wsparcie osób niepełnosprawnych jest dla nas bardzo ważne. I to w postaci świadczeń, ale także zmiana filozofii spojrzenia na osoby niepełnosprawne i ich opiekunów. To my w zeszłym tygodniu z panem ministrem Pawłem Wdówikiem mieliśmy spotkanie z
opiekunkami, ale także z osobami niepełnosprawnymi na temat między innymi dzisiaj bardzo szerokiego tematu tak zwanego dorabiania doświadczenia pielęgnacyjnego, ale odniosę się tutaj do tego listu. Przede wszystkim tak, osoby niepełnosprawne, jeżeli ta niepełnosprawność nastąpiła w dzieciństwie, mają rentę socjalną i ta renta socjalna, tak jak pani tutaj mama określa, jest na niskim poziomie. Powiem tak, że to Prawo i Sprawiedliwość podniosło wysokość tego świadczenia, zrównało do poziomu minimalnej emerytury, czyli dzisiaj od 1 marca będzie to kwota 1588 zł, a za Platformy Obywatelskiej i PSL-u było to 84% minimalnej emerytury, czyli o 16% świadczenie zostało zwiększone. Świadczenie pielęgnacyjne przywołane tutaj i wycenione, tak jak mama mówi, na 2100 zł. Dzisiaj wysokość tego świadczenia, Prawo i Sprawiedliwość, powiązaliśmy to ze wzrostem minimalnej płacy. A więc od 1 stycznia tego roku świadczenie pielęgnacyjne to 2458 zł. Od tego rodzic ma odprowadzane zarówno składkę zdrowotną, jak i na ubezpieczenia społeczne. Cały pakiet związany z refundacją tych potrzebnych, niezbędnych materiałów do utrzymania, a więc i pieluchomajtki tutaj są z programu Narodowego Funduszu Zdrowia, ale także PFRON-u, są refundacje przewidziane do 70%, ale przede wszystkim, co jest ważne w tej całej filozofii, ważne jest to, że dążymy do tego, aby, i to pokazuje strategia na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych, aby zmieniać sytuację osób niepełnosprawnych. I to krok po kroku robimy. Ja wielokrotnie przytaczam, że wzrost nakładów, te 37 miliardów, ponad 37 miliardów, które przeznaczamy na wsparcie osób niepełnosprawnych, to jest podniesienie wysokości świadczeń. Do tego dochodzi również świadczenie dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, czyli tak zwana 500-ka. Ale jeszcze w tym liście ważną rzecz, do której chciałabym się odnieść, pisze pani Iwona, że zapomniano przy 13-kach i 14-kach, przy rencie socjalnej o tym, żeby to świadczenie było wypłacane. Przy rencie socjalnej 13-ka i 14-ka jest wypłacana, więc tutaj jest jakieś pewnie jakieś niedomówienie. Jakkolwiek przede wszystkim najważniejsze jest to, że dążymy do tego, aby osoby niepełnosprawne miały to wsparcie jak najbardziej szerokie. I konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, którą wdrażamy, ustawa za moment będzie też poddana szerokim konsultacjom, ona przede wszystkim zmienia podejście do osoby niepełnosprawnej, podnosi godność. Każda osoba niepełnosprawna, nawet z najcięższą niepełnosprawnością, ma prawo do godnego życia, do odpowiedniego wsparcia. I to przez te 6 lat, ponad 6 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości staramy się robić, bo to blisko 38 miliardów złotych należy przyrównać do 15 miliardów w roku 2015. Tylko pani minister, ja rozumiem pani argumenty, że podnieśliście od czasów rządów Platformy Obywatelskiej i tak dalej. Tylko ja mam wrażenie takie, że z tego listu wynika jedno, że ci ludzie domagają się skokowego podniesienia, bo faktycznie jak ktoś ma 37-letnią niepełnosprawną córkę, poświęcił się jej, oddał całe życie, to jest zmiana totalnie życia, to nie ma tam czasu na zabawę, na inne rzeczy. To jest po prostu poświęcenie się własnej córce. 2458, jak sobie wynotowałem, i 1588, ci ludzie może chcieliby po prostu więcej. Ale panie redaktorze, właśnie o tym mówię. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych i naprawdę bardzo budujące spotkanie w zeszłym tygodniu, gdzie spotkaliśmy się właśnie z opiekunami osób niepełnosprawnych. Tych dzisiaj jest bardzo ciekawy artykuł pani Agnieszki Szpili, która wypowiada się na właśnie, jak to wsparcie dla osób niepełnosprawnych powinno wyglądać. To właśnie chodzi o to, żebyśmy przede wszystkim dali tym osobom prawo godnego życia i dostępu do różnorakiego wsparcia. To nie tylko są same świadczenia, one są bardzo ważne i my je podnosimy, wprowadzając różne programy. Proszę, tutaj bardzo ważne jest i myślę, że ta mama korzysta z tego, z Funduszu Solidarnościowego. Wprowadziliśmy 3 programy. To jest asystent osoby niepełnosprawnej, opieka wytchnieniowa, właśnie adresowana dla rodziców, aby w ciągu roku mogli skorzystać. One działają, te programy? Oczywiście.
rzeczywiście my na te programy asystent, opieka wytchnieniowa, a także centra opiekuńczo-mieszkalne z Funduszu Solidarnościowego rokrocznie blisko 1 mld zł. Pracujemy także nad rozwiązaniami, które nie tylko programowo, ale w przyszłości systemowo będą te usługi świadczyły. Tych świadczeń nie było. To są zupełnie nowe rozwiązania i one są potrzebne, aby właśnie dać godność osobom niepełnosprawnych, aby osoby miały dostęp do wszystkich i świadczeń, ale także różnorakich potrzeb, które są im w ich zakresie niezbędne. Drodzy Państwo i droga Pani Minister, czas ucieka, więc kolejny list. Szanowny Panie Grzegorzu, mam prośbę, aby poruszył Pan sprawę rent dla osób niepełnosprawnych. Wysokość świadczenia dla osób nie mogących pracować jest dramatycznie niska, wręcz poniżająca. Czy winą tych ludzi jest fakt, że nie mogą pracować? Czy winą tych ludzi jest fakt, że mają na przykład raka i nie mogą wykonywać jakichkolwiek prac? Był już taki pan, który chciał przeżyć za najniższą krajową i jak to się skończyło? Wracając do niepełnosprawnych chorych, cierpiących, jak oni i ich bliscy mają żyć za takie upokarzające świadczenia? Nie piszę tu o sobie, bo ja mimo raka sam pracuję zdalnie, ale problem jest i nie znika mimo tak zwanych podwyżek. Z góry dziękuję za zainteresowanie tematem. Pani minister? Ale myślę, że panie redaktorze, ta odpowiedź już była właściwie, bo to jest tożsamy list z tym poprzednim. Podnieśliśmy jako rząd Prawa i Sprawiedliwości przede wszystkim właśnie rentę socjalną. Ta renta socjalna wynosiła 84% minimalnej emerytury. Dzisiaj jest to 100%, a więc krok po kroku wprowadzamy i właśnie z Funduszu Solidarnościowego i asystencję, i opiekę wytchnieniową. To są te wsparcia, które są dedykowane, plus programy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przecież programy, które zostały ostatnio prowadzone, samodzielność, aktywność, mobilność, adresowane do osób niepełnosprawnych, pomagające właśnie tym osobom włączyć się w normalne funkcjonowanie, to jest dziś potrzebne i te kierunki są również przede wszystkim potrzebne dla opiekunów i dla osób niepełnosprawnych. Kochani widzowie, zostały nam 4 minuty tego programu jeszcze. Piszcie do mnie, jak oceniacie odpowiedzi pani minister. Najciekawsze odpowiedzi, jak we wszystkich tematach, oczywiście jutro zacytuję. Pani minister, dziękuję, że pani się pochyliła nad tym problemem i przyszła w tej sprawie, bo faktycznie mało było rozmów w tej sprawie. Inne sprawy, bardzo ważne, bo oglądają nas w tej chwili też ludzie, nasi kochani seniorzy, rodzice, dziadkowie i babcie. Rewaloryzacja. Tego nigdy dość powtarzania. Jaka, kiedy, dla ile? Wiem, że zamieniam program publicystyczny w informacyjny w tej chwili, ale wybaczcie mi, uważam, że to jest sprawa bardzo ważna. Pani minister. Waloryzacja w tym roku kwotowo-procentowa, tak jak już przypominająco, od 1 marca minimalnie 250 zł, czyli przy świadczeniach do ponad 1600 zł, na pewno emeryci i renciści mają to 250 zł zagwarantowane. Następnie będzie waloryzacja procentowa w zależności od średniorocznej inflacji za rok 2022 i wskaźnika wzrostu wynagrodzeń. Dzisiaj już możemy powiedzieć, że będzie to blisko 15%. I pan redaktor za chwilę zapyta zapewne, że czy to pokryje inflację. Tak, pokryje, ponieważ my do tego dodatkowo dokładamy i 13. emeryturę, która też będzie zwaloryzowana, bo przypomnę, że w zeszłym roku było to ponad 1330 zł, w tym roku będzie to 1588 zł, bo tyle będzie wynosiła minimalna emerytura i na stałe wprowadzamy kolejne świadczenie. Tutaj uzależnione od dochodu, 14. emerytura. 14. emerytura, pracujemy nad rozwiązaniem. Myślę, że rząd w pierwszym kwartale tego roku przyjmie i tak jak zostało to zapowiedziane, świadczenie to wejdzie na stałe. Te świadczenia, waloryzacja, 13., 14. emerytura, to na pewno będzie ponad 70 miliardów złotych, ponad 70 miliardów złotych, versus 3 miliardy 600 milionów złotych w roku 2015. Ale musimy jeszcze pamiętać o takim wsparciu, jak 30-tysięczna kwota wolna od podatku, jak w zeszłym roku obniżone podatki z 17 do 12%, to powoduje, że nasi kochani seniorzy, którzy pobierają świadczenia do 2,5 tysiąca złotych, nie mają odprowadzanego podatku. Mało tego, żeby pokazać jednak, że przede wszystkim to wsparcie jest kompleksowe, systemowe, to jeżeli spojrzymy na świadczenia netto,
minimalna emerytura rok 2015 i emerytura minimalna w tym roku, w 2023 netto, jest wzrost prawie o 130%. Przede wszystkim ten filar wsparcia finansowego dla seniorów, on daje gwarancję spokojnej jesieni życia, ale także bardzo, bardzo ważny jest temat, o którym też często rozmawiamy, aktywność osób starszych, czyli domy, kluby seniora, ale także programy w ramach Aktywni Plus, które są realizowane. Pani minister, serdecznie dziękuję. Czas nam uciekł praktycznie na te trzy pytania. Pani minister rodziny Marlena Maląg, dziękuję serdecznie. Dziękuję pięknie. Akurat jeżeli chodzi o emerytury, kochani widzowie, to ja uważam, że emerytom i seniorom te pieniądze się po prostu należą. Cokolwiek byście mówili, że inflacja, nie inflacja i tak dalej. I kolejna rzecz. Każdy, kto myślał, że się pokłóca z panią minister, się srodze zawiódł i bardzo dobrze. Bo ja uważam, że funkcja ministra rodziny jest od tego, żeby informować, co robi rząd i jak to robi i żeby z tej wiedzy po prostu korzystać. I tu nie ma wymachiwania jakimiś tam rękami i tak dalej, i tak dalej. Pani minister, serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. A tak króciutko, jakieś hasło pani rzuci nam jeszcze, bo 20 sekund mam. Ale bardzo ważne, dzisiaj pan prezydent Andrzej Duda podpisał zmianę ustawy o rehabilitacji i teraz dotacja dla Państwowego Funduszu